Witam Państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj takie dość nietypowe urządzenie firmy Quad. Jest to nic innego jak przedwzmacniacz. Mamy cztery wejścia dźwięku. Mamy do wyboru kilka filtrów i dość rozbudowane opcje zmiany nastaw tych filtrów. Za chwileczkę sobie urządzenie otworzymy, zobaczymy jak wygląda w środku. W środku wygląda następująco. Kilka układów kondensatorów, elementów pasywnych, 3 potencjometry ALPS RK40 i tutaj pod tą puszką znajduje się cały zasilacz. Oczywiście moje zadanie to pomiary wszystkich kondensatorów, wyczyszczenie potencjometrów. Tutaj mamy jeszcze dźwigienkę do potencjometru balansu, który znajduje się tutaj w formie potencjometru przesuwnego. Tak więc musimy sobie to wszystko rozebrać w celu wyczyszczenia tych elementów. Urządzenie mam szczęściowo odkręcone. Wylutuję teraz potencjometry. W pierwszej kolejności zajmę się ich czyszczeniem. A w dalszej części oczywiście kondensatory i cała reszta. Potencjometr balansu zdemontowany. Zespół potencjometrów ALPS RK40 również zdemontowany. Tak prezentuje się całe urządzenie w środku. Jeden potencjometr otwarty. Trzeba zdemontować pierścień zabezpieczający, wyczyścić tarczę, sprawdzić w jakim stanie jest gumowy ogranicznik. Jeśli będzie konieczność, to oczywiście do wymiany. No i identycznie postąpić z pozostałymi dwoma potencjometrami, a raczej drabinkami rezystorowymi. Już potencjometr jest w pełni rozebrany. Trzeba go oczywiście wyczyścić. Chociaż on jakoś tam koszmarnie brudny nie jest, no ale jak już się do tego sprzętu dobraliśmy, no to warto to zrobić. Kolejny potencjometr w trakcie rozbiórki do czyszczenia. Czas na potencjometr balansu. Ten jest znacznie bardziej zasyfiony niż potencjometry korekcji i głośności. Dobra, kondensatory pomierzone. Został wymieniony tylko jeden główny kondensator filtrujący, ponieważ na charakterystyce przenoszenia było widać małą górkę przy 50 Hz, co świadczy o kiepskiej filtracji przydźwięku sieciowego. Jedna rzecz do zrobienia, o którą prosił właściciel, to wykonanie szeregu pomiarów pasma przy różnych konfiguracjach filtrów, tak aby mógł zrozumieć jak te filtry właśnie w tym urządzeniu działają. Tak więc przystąpimy teraz do wykonania takich pomiarów. Po wymianie tego jednego kondensatora lecimy dalej z pomiarem pasma przenoszenia. Jak widać zakres 50 Hz, nic tutaj nam się już nie dzieje. Pomiary niestety troszeczkę trwają, tak więc nie ma sensu przedłużać. Wszystkie pomiary, które wykonam, będą kończyły się na 100 kHz. Jak widać w zakresie od 20 do 30 kHz jest idealnie liniowa charakterystyka. Minus 2 decybele notujemy przy 50 kHz. Dobra, tak więc może na początek
Zróbmy sobie na basie plus 3 decybele. I zobaczmy, co nam to wniesie na charakterystyce. Tak wygląda charakterystyka plus 3. Dobra, polecimy z kolejnym pomiarem. Może ustawimy teraz 100. Zależy, jak tą w ogóle skalę czytać, bo powyżej 0 są decybele, skokowo co 3, ale poniżej 0 mamy herce i cholera wie, jak to czytać. Tak więc ustawimy sobie 100 herców i zobaczymy, co nam to zmieni tutaj na charakterystyce. Żeby nie przeciągać tego filmu, to widzimy się po zakończonym pomiarze. Dobra, tak wygląda charakterystyka przy tym potencjometrze ustawionym na 100 Hz. Ustawmy sobie na 0 i zróbmy pomiar na drugim potencjometrze plus 1. Tak wygląda charakterystyka plus 1. Nie wiem, czy dobrze to rozumiem, tak jakby był dodawany bas, a jednocześnie odejmowane wysokie tony i w drugą stronę, jeśli sobie odejmiemy bas, zostaną dodane wysokie. Na chwileczkę sobie to potwierdzimy, czy tak to właśnie funkcjonuje. Tak to mniej więcej wygląda, to by się akurat zgadzało. Ustawmy z powrotem sobie na 0. Teraz został wykonany pomiar przy regulatorach ustawionych na 0 z opcją F1 i jak widać pasmo tutaj spada nam przy 20 kHz już dość znacznie. Przełączmy się na funkcję F2 i wykonajmy ten sam pomiar. Pomiar zakończony. Klatka po klatce można sobie porównać, co stało się z charakterystyką i włączmy jeszcze opcję dodatkowego zbocza i również wykonajmy pomiar. Pomiar zakończony. Możemy jeszcze sobie, jak widać, oba te filtry, w zasadzie te dwa filtry z dodatkową opcją, obcinają nam wysokie częstotliwości. Możemy sobie zrobić jeszcze pomiar plus 9 dB na basie i na drugim potencjometrze minus 3 plus 3. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I pomiar w tej konfiguracji zakończony. Widać, co stało nam się z charakterystyką na basie. Mamy plus 15 praktycznie decybeli w zakresie niskotonowym. Dobra, myślę, że nie ma
sensu więcej tego eksploatować. Myślę, że wyczerpałem temat i właściciel będzie miał jakiś pogląd na to, jak działa to urządzenie. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia za jakiś czas w kolejnym filmie.